Was na kolejny odcinek z GTA. O shit, atakują nas, patrz ty! Kurde! Jesteśmy w bazie i chyba... O nie, znowu następny leci. Bo tu jest wojna dosłownie, biją się między sobą. Bierzemy samoloty i zdupiamy stąd. Tylko czekaj, jak my się podzielimy samolotami? Oho, dobra, jest tu jeden. Ja wysiadka. Wysiadka i szybko na skrzydło. Na skrzydło i jazda. Spróbujemy ich strącić, bo oni tutaj robią air superiority. Wiecie, była taka w Battlefieldzie kiedyś ten... Tego, misja. I próbujemy. Dobra, gonimy ich. Woo! Dostał! Ale ja też zginąłem, kurde, tak nie miało być. Ale dostał skrzydło! Ja na PlayStation, trafiłem go. No dobra, teraz powinien się pojawić tutaj. A tutaj mam już swój samochodzik pojawiony, więc dosłownie... O nie, on tutaj będzie stał. Nie, dobra, pojawi się gdzieś indziej, jest dobrze. Okej. Okay. Jest tutaj kolejna, nie wiem, hydra? Co to tutaj lata? Namierzamy go, bo tu kolegę mi rozwali. Łup! Poszła rakietka. Będzie teraz krążył. A, to cwaniaczki są. To są cwaniaczki. Zobacz. Widzisz, jakie tutaj akrobacje robią? Oni nie złapią się na moją rakietę. Nie. To są cwaniaczki. No dobra, niech się tutaj między sobą biją. Ja muszę rozpocząć... Jok, wyminąłem! Tylko nie urywaj drzwi, nie urywaj mi drzwi. Okej, okay, udało się. Dobra. Lecimy w takim razie... O ty, patrz, będzie walka. Będzie walka na hydry chyba. Patrz, co się dzieje. Dobra. Patrz, tutaj ten. I zaraz będzie. Kto kogo rozwali? Dawaj, ziom. Jest! Ale go pocisnął! Piękniusia, dobra, porobiliśmy ich, spadamy stąd. Nie będą nas tutaj cisnąć, kurde. W sumie, mógłbym wziąć sobie tutaj lasera jeszcze z tej bazy, ale już wolę pojechać samochodem. Chociaż w sumie dałoby radę go ukraść, bo tutaj można bez problemu wskoczyć, zwłaszcza tym Dukesem, który jest fantastyczny. Ach, kurde. No dobra, jedziemy w takim razie zrobić sobie kolejną misję. A czemu mnie goni policja? No nie goni mnie policja. Aha, bo ten tutaj, tego gonią policjanty. Jaką mam tu obstawę, patrz co się dzieje, kurde. Nie ma lipy. Tylko żeby mnie przypadkiem nie zestrzelił tutaj. O nie, no... No kurde, to jest właśnie tak, jak ktoś jedzie blisko ciebie i jego goni policja i ty zajeżdżają ci drogę te policjanty i potem myślą, że... A ja jechałem po swoim pasie, to on wjechał na mój pas, nie? Jak to tak? Dobra. Nie wzywamy Lestera, dam sobie radę, przecież tu mam Dukesa. Oni go nie rozwalą, nie mają nic wybuchowego nawet. On mogą sobie do niego strzelać i strzelać, nic mi nie zrobią, kurde. Znaczy, wiecie, że te pojazdy, nawet te super opancerzone, one mają... Nawet czołg tak naprawdę można rozwalić z pistoletu. Albo nawet kopiąc w niego. Tak jest skonstruowane to GTA. Tylko, że trzeba by było bardzo dużo strzelać z tego pistoletu i bardzo długo kopać go. Albo walić tam z pałki czy innej broni białej, żeby się zniszczył. No ale jest to możliwe. Ja kiedyś myślałem, że w GTA te pojazdy, jeśli mamy na przykład kurumę opancerzoną, to ona rzeczywiście jest niewrażliwa na jakiekolwiek ataki z broni palnej, nie licząc oczywiście broni wybuchowej. A okazuje się, że jest wrażliwa. O shit, patrz, coś na mnie leci. Leci zią. A okazuje się, że jest jak najbardziej możliwa do zniszczenia ze zwykłego karabinu, tylko trzeba bardzo, bardzo długo strzelać. Najlepiej to sprawdzić właśnie miniganem. Tak, moi drodzy. A co ciekawe, też myślałem, że jest całkowicie odporna na... Wow, że jak siedzimy w niej, to jesteśmy całkowicie odporni na jakiekolwiek ataki z broni palnej, a okazuje się, że ktoś strzelając w szybkę może nas zestrzelić. To jest trochę słabe. Przygotuj się na wyzwanie najdłuższy przejazd na tylnym kole. Na przednim kole! Oto zmienia postać rzeczy, moi drodzy. Skoro na przednim kole, to ja wam pokażę fajny tip. O kurde, to jest super, że to się pojawiło teraz. Patrz mnie tu strzelasz. Gdzie mnie strzelasz, kolego? Tutaj mamy wyłączony auto-aim, nie? Więc Co ty mi tutaj ten? No, nara, koleżko. Dobra. Jest taka akcja, to mi ludzki powiedzieli na live'ie, że można rufianem praktycznie w nieskończoność jeździć na przednim kole. Zademonstruję to i mam nadzieję, że właśnie w takim wyzwaniu jak teraz, ciekawe, że to się akurat teraz odpaliło i akurat tak się składa, że mam rufiana i mam w nim nieopancerzone koło, w ogóle nie jest tuningowany. Ale będę musiał na chwilę przestać być kapłanem mojej spółki i muszę zostać prezydentem nowej spółki.
spółki Torpeda, bo mój klub motocyklowy nazywa się Torpeda w GTA na PlayStation. Dobra, to weźmy sobie teraz tak, klub motocyklowy i zaraz sobie wezwiemy, o nie, bo mnie tutaj będzie policja znowu gonić, co mi się nie podoba. Zajedziemy sobie, o dobra, przestali mi gonić, fajnie. I teraz tak, odpalam sobie ten, aha, już mam Rufiana wybranego, zobaczcie, zwracamy pojazd, cyk. Bierzemy sobie Rufianka i zobaczcie, teraz najważniejszą rzeczą, jaką musicie, gdzie on się pojawił? A, na dole gdzieś. Zanim zaczniecie bić rekordy Rufianem. On kuźwa jest. Był tam na górze? Dobra, nieważne, jestem prezydentem klubu, mogę sobie wezwać nowy. Hi. Cyk. I Rufian. O, dobra, mamy. Najpierw pojedziemy sobie na lotnisko, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał. I zobaczycie, jak długo pojadę. Nie wiem ile zrobię na stopie kilometrów. Ale podejrzewam, że dużo. Dobra, otwierajcie mi wrota. Tutaj też można motocyklami się zmieścić, ale teraz się te bramy otwierają, więc nie ma problemu. Ogólnie sprawa jest taka, że przebijamy koło przednie i możemy praktycznie w nieskończoność jeździć na przednim kole. I na lotnisku, akurat tak się składa fajnie, że jestem na lotnisku. I na lotnisku mamy dużo miejsca, żeby jechać po prostu do przodu. I już. Więc teraz tak. Najpierw musimy strzelić sobie w oponkę. Wystarczy oczywiście raz. Okej. Okay. Przewrócił się. No i teraz musimy pojeździć chwileczkę, aż nam się zrobi łysa felga. Hops. I mamy łysą felgę, troszeczkę się rozpędzamy i... O dobra, start wydarzenia, czekaj. O, i teraz na stopę. Ty, no co jest? What? Jak to się robiło? Zobacz pierwsze miejsce wyzwania. No tak, ale tutaj chodzi o to, że można było w nisko... Chyba, że to już załatali. A można było Rufianem właśnie, nie wiem, 40 km robić na przednim kole właśnie bez opony z przodu. What? Musieli to naprawić, albo może ja źle to robię. Nie, no tak samo robię jak wtedy. Takiego samego mam Rufiana, bo przecież grałem na konsoli. To nie ma żadnego znaczenia. Przejechałem tylko 5 metrów na przednim kole, to niedobrze. Rufian naprawdę może całe kilometry robić, dlatego że on, kurczę, jest jakiś zbugowany. Ale czemu to nie działa? O dobra, tutaj mam zwykłe oponki, tam miałem kuloodporne. Teraz, czy dam radę na tej stopie? Haczyksu. Już poszła oponka? Chyba tak, bo się nie da skręcać. Okej, okay, ciśniemy tą Hayabuzą. I... Ty no patrz, w ogóle nie chcę na sto... What? Patrz, 68 metrów. Całkiem spoko. Gdzie ten zrobił 100 metrów, kuźwa? I czym? No ja bym Rufianem bez koła zrobił i z kilometra, ale kurde. Nie no, coś tu nie gra. No naprawili tego buga. Bo to ja od was to wiem, ja to wiem z live'a. To słabo trochę. To już nie fajnie. Teraz spróbujemy jeszcze się trochę rozpędzić. Może coś się nabije, nie wiem. Może na piachu. Ty, na piachu lepiej. To 80? 80 to na piachu trzeba robić. Znaczy tym haczyksu. No dobra, 82 metry całkiem spoko. Czyli haczyksu chyba najlepsze do stopy jest. 6000 wpadło, elegancko. Podoba mi się, lubię te wyzwanka. No i jedziemy z misją do hangaru. Co mamy tym razem? O Boże, chyba wiem co to jest. Miejsce Ej, tutaj, ale to jest chyba bombowiec. I będziemy mogli mieć... tak, będę mógł zainstalować tutaj strzelca z tyłu. To jest w sumie fajne rozwiązanie, bo zobaczcie, tutaj możemy sobie pianowo startować. Ale nie musimy, bo mamy taki zwany dopalacz. I zaraz wam pokażę, jak sobie szybciusio wystartujemy. Uwaga, tak się nakierujemy w dobrą stronę. 3, 2, 1. Lecimy! Piękniusio. No i to jest wodolot, czyli możemy sobie bez problemu wylądować na wodzie. Oczywiście nie jest to jakiś tam szybki pojazd, no ale fajne jest to, tak jak mówię, że możemy sobie w tych misjach hangarowych przetestować różne takie samoloty, pojazdy powietrzne, których normalnie nie mamy dostępu albo które trzeba kupić.
Tutaj będziemy mieli, a chyba wiem co to za misja. Będziemy musieli tam zbombardować, zniszczyć łódkę, zabrać dwa ładunki i spadać stamtąd. I właśnie ten pojazd się do tego świetnie nadaje, bo tam musimy wylądować sobie na wodzie, zbombardować coś. Tutaj mamy taki luk bombowy, możemy sobie, tak? Tak, otworzyłem go już, no. Mamy taki luk bombowy, muszę się nabombardować. Pilot ma karabin maszynowy z przodu. Nie jestem pewny, czy to jest pełne ulepszenie tego samolotu, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno jest dobrze ulepszony, dlatego że mamy te dopalacze, które pozwalają na szybki start. Mamy oczywiście pionowy start, to jest w każdym tego typu, no w tym samolocie to jest w każdym po prostu, nie, bo on ma po prostu pionowy start. Mamy bombki, no i mamy jeszcze z tyłu taki podwójny karabin. Nie wiem, czy to się uda pokazać, ale tam może właśnie drugi gracz pójść sobie na tyły i wsiąść na ten drugi karabin, jeśli by chciał. Ja z przodu to ja nie wiem, co on robi, chyba jakieś flary puszcza albo coś takiego. No dobrze, teraz naszym zadaniem jest zbombardować tamte cosie, więc zrobimy tak. Pyk, luk bombowy i zaczynamy. I tutaj mamy, zobaczcie, mamy śmigłowiec wielki, oddalimy sobie kamerę, żeby było fajnie widać. Zobaczcie, zobaczcie, co się tu... Ojej, do góry. Dobra, zbierzemy bombki tutaj na dół. Nic chyba nie trafiłem. Ojej, zaraz... Czemu mi tak w dół leci gnój jeden, no? Ach... Dobra, teraz mogę się trochę wznosić. Nie wiem, czemu aż tak bardzo nurkował. Nie rozumiem tego. Okej, bombardujemy... Cyk. Jeden statek zbombardowany. Dawaj tego tutaj. Samolota. Znaczy śmigłowca. Trafiło go. Nie, obok, no nieważne. Czekaj, dobra, tutaj mamy tego ten. Jeśli jest w tym pionowym starcie i ciężko go... Wow, ale to wybucha. To wybucha o tafle wody. Nice. Dobra. Musimy tutaj wszystko poniszczyć. Wow! Co to było? Do góry. Boże, on się nie chce teraz znosić w ogóle. Nie mogę bomby zbudzić, bo mnie też rozwali, no. Dobra, jedna bombka. Tutaj jedna powinna wystarczyć. 3, 2, 1. Okej, druga. Trzecia. Dobra, załatwiony. Teraz śmigłowiec. Jezu, ale trudno. Trudno jest, kurczę, w tym trybie. Okej. Uwaga. Jedna. Druga. Okej. Tutaj już mamy w miarę załatwione. No i reszta to są takie niedobitki, więc to już sobie załatwimy tak o. I teraz, jeśli wyląduje, o, sobie na wodzie, cyk, zmienię na ten tryb startu poziomego. Widzicie, że już w tym momencie załadował mi się dopalacz. O, i będę mógł bardzo szybko wystartować, ale najpierw muszę zniszczyć te wszystkie cele tutaj. Tutaj jeszcze ktoś do mnie strzela. Co oni tu robią? Więc spawają coś. Nie, kurczę. Muszę to jakoś teraz... O, właśnie. Teraz właśnie... A, jednak wysiadł. A mógł siadać do tego karabinu z tyłu. Kurde, no. Dobra, musimy mieć znowu pionowy start. Ojej, i musimy ich zbombardować. O nie, tu w zasadzie jedna bombka wystarczy, ale nie podoba mi się, że ten pionowy start jest taki... Okej, dobra, nieważne. Już wszystko jest zrobione. Starczyła jedna rakieta. Podejrzewam, że buzardem szybciej byśmy to zrobili, ale ciężej by było wystartować, nie? Jak to się nurkowało? Teraz, może. Okej, udało się. Teraz musimy zabrać skrzynię. Trzeba trochę podnurkować. Do tej misji oczywiście mamy oddycharki i gdybyśmy mieli jeszcze dwóch pomocników, no to wiadomo, żebyśmy sobie szybciej, znaczy więcej skrzynek byśmy ze sobą zabrali od razu na raz, ale tak po dwie też da się fajnie pogromadzić. Dobra, gdzie jest ten mój ziomeczek? Tutaj. Wsiadamy, gonią nas śmigłowce już w tym momencie. Ale to nic, bowiem my wsiadamy do samolotu. Dziwne, że tak sobie otwiera drzwi, rozsuwa i spoko. Ty, no nie psuj. Startujemy. Okej. I właśnie o to chodzi. I teraz możemy im uciec. Szczerze mówiąc, dziwne, że te dopalacze są aż tak mocne, że potrafią wynieść w kosmos ten wielki samolot naraz. No ale, jak widać, daje radę. Teraz tutaj jeszcze kolega sobie ciśnie do tych śmigłowców. Tak się tylko mu lepiej może ustawię. Zaraz ich pewnie zniszczę. Kurde, zobaczcie. Ja nie wiem właśnie, czy te karabiny są jakieś dobre, czy niedobre. Ale chyba trochę tam można postrzelać, bo rzeczywiście
mogą jakieś obrażenia zadać. Zwolnimy troszeczkę, żeby nas coś śmigłowcy dogonił. Okej. Zobaczcie, piękniusio. Piękniusio. Zaraz będzie po śmigłowcu. Czyli jednak do czegoś to działko z tyłu się przydaje, jeśli gra się oczywiście z kimś, no bo jakbyśmy grali sami, to jaki sens jest używanie tego? Nie ma jak tego nawet użyć, no co podczas lotu będziesz się przesiadać. Ale samolot, to jest właśnie też ciekawe podczas tych misji, nie wiem czy tak te samoloty zachowują się, jeśli je sobie przywołamy z hangaru bezpośrednio gdzieś tam w świecie. Wydaje mi się, że podczas tych misji o shit, patrzcie, mam problemy! Wydaje mi się, że podczas tych misji wszystkie te maszyny są jakieś mocniejsze. Mają mocniejszy pancerz czy coś takiego. Okej, będziemy musieli awaryjnie lądować niestety, bo wysiadły nam wszystkie silniki, znaczy na dwa. Ale zaraz kolejne dwa nam wysiądą i wtedy będzie poważny problem. Dobra, tutaj mamy ładny plac do lądowania. Ogo, lądowanie! Okej. Bardzo wytrzymały ten samolot, ale trzeba teraz szybko się ewakuować, bo może wybuchnąć every minute, dosłownie. Więc tak, leci na nas. Dlaczego wzięła fajerwerkę, nie wierzę. I siek! Wow, elegancko, bez namierzania. Znaczy no namierzało, ale nie zdążyło namierzyć do końca. Co to za fura tu stoi? Oho, ja myślałem, że to jakiś ten, jakiś fajny customik, a to taka byle jaka furka. Okej, sprowadzam mojego Dukesa i nam te śmigłowce będą mogły naskoczyć, moi drodzy. Jak sprowadzę moją furkę. Tylko niech się tutaj, o. No, gdzie te śmigłowce są? Tutaj. I cyk. Okej, dobra, gdzie... No nie gadaj, że motocykl. O Boże, nie zmieniłem sobie na ten, na Dukesa. Jeszcze jakiś gang mnie goni. Gangbang. Dobra, dawaj tego Dukesa, wsiadam do ciebie. Shit. Wsiadaj, Asuka. Dobra, udało się. Jedziemy, w Dukesie jesteśmy bezpieczni. Uff. No ale misja fajna. A to jest jedna z takich właśnie nudniejszych misji, gdzie musimy tam gdzieś polecieć. I wiecie, ona trwa długo, no bo ten samolot jest taki niezbyt szybki, ale też w sumie jakiś tam specjalnie wolny nie jest, nie? Nadaje się on do tej misji i ten, ale no... takie to jest. A są takie misje, gdzie trzeba, o tak jak mieliśmy z molotokami kiedyś misję i trzeba było zbombardować, znaczy zrakietować w sumie samoloty przenoszące ładunek i wtedy trzeba było jeszcze w powietrzu ten ładunek przechwycić, co jest bardzo fajne. O nie! Tutaj pojawił się opresor, ale leci w drugą stronę. Ja jestem wyczulony na te opresory. Chyba kupię sobie tego Goga, bo chcę, kurde, ich pocisnąć tam, no. A żeby go kupić, to jest właśnie, to jest trochę ciężkie, bo musiałbym zrobić misję. Musiałbym zrobić, moi drodzy, misję, żeby mieć zniżkę. Agenta ulp skoku na koniec świata, jako przywódca napadu, dokonać misję. Ale czekaj, eskortuj Egonta, to nie jest ten... To nie jest finał. Moglibyśmy spróbować to zrobić. O, i bym sobie kupił ten fajny pojem. On jest fajny. Kurde, ale zbierałem na akulę. Znaczy, on jest fajny, on nie jest fajny. On jest okropny. Jeśli chodzi o rozstawianie i tak dalej, ale jest zajebisty, jeśli chodzi o rozwalanie. Jak już się rozstawimy nim i widzimy jakiśkolwiek latający samolot. Samolot nie ma, a w ogóle nic nie ma szans przed nim uciec. On, te rakiety lecą przez budynki, przez skały, one tak, lecą w pewnym momencie, znikają. Mają bardzo duży zasięg, tak swoją drogą. Lecą w pewnym momencie, znikają i dosłownie walą kogoś przez ścianę. A co najlepsze, my, gdzieś tam gracza, który jest bardzo daleko, możemy namierzyć nawet przez ścianę. To jest kurde ciekawy pojazd. Mam nadzieję, znaczy tak myślę, że Rockstar to naprawi. Ja sobie wbiję na peceta zanim kupię ten pojazd i sprawdzę, czy to naprawił, czy jeszcze nie, bo nie chcę kupić tutaj na PlayStation tej wyrzutni rakiet, skoro będzie już nie miała tej swojej najważniejszej funkcji. No ale na razie te rakiety tak działają, moim zdaniem jest to zbugowane totalnie, no ale nic. Zrobimy sobie właśnie tą misję, bo w sumie mam bazę. I możemy sobie tam to, bo to właśnie tutaj jeszcze muszę kupić ma... Czekaj. Skoro my jesteśmy już w hangarze, moi drodzy, ja tu chyba mogę coś ulepszyć, bo mogę sobie kupić warsztat tuningowy ulepszający, ale tak sobie postanowiłem, że najpierw kupię akulę, a dopiero później ten warsztat. A tak naprawdę do akuli to mi, zaraz sobie przelejmy całą kasę i zobaczę, ile dokładnie mam.
Do Akuli to mi chyba niewiele brakuje. Z jakiś milionek może. Na usługi pieniądze i zobaczmy sobie. Przelejemy wszystko, zobaczymy ile dokładnie mam pieniędzy. Wpłać. Pyk. Tak. Kurde, ja mam 1,5 miliona. Nawet nie wiem kiedy się tu uzbierało. Okej, to nie jest źle. Zobaczmy sobie tutaj. A on kosztuje. Znaczy, akurat kosztuje 2 miliony ten. No to brakuje mi 1 200 000. To nie jest jakoś super dużo. Naprawdę niewiele mi brakuje do akuli. Ja bym sobie tą akulę przytulił. Kurde. No ale znowu zobaczcie, ten ziomek, na niego to już prawie teraz by mnie było stać, gdybym sobie ten, a on jeszcze nie dość, że jest ten, to jeszcze jest na promocji, a normalnie kosztuje 2 miliony 400, a teraz 2 miliony 400 jest kup teraz, a promocyjna cena jest 1 800 000. To jest dobry pojazd, to jest naprawdę dobry pojazd, on ma te ukryte funkcje i nie każdy gracz o tym wie i na PC-cie jak kogoś rozwalałem w ten sposób, to wszyscy mówili cheater, no ale się nie dziwię, bo na PC-cie sami cheaterzy są. Ale na konsoli to reakcje mogłyby być ciekawe. Latają sobie takie kozaczki, wiecie, w hydrosach, a tu nagle rozwalam taką wyrzutnią rakiet wszystkich dookoła. Mam nadzieję, że jeszcze tego nie załatali i że jeszcze to można sobie ten, ale no myślę, że i tak mimo wszystko Akula będzie ciekawszym zakupem, nie? Niż to. Muszę opłacić koszt przygotowania 120 tysięcy. Ty! Ale to jest dobra, ale to opłacę. I będę mógł kupić taniej tego gnoja chyba. Mam nadzieję, że to jest. Czekaj. 120 tysięcy. Ja pierdzielę, tak no dobra. Czekaj, bo ja mogę ten. No to jest ta misja, zobaczcie. I mogę ją robić. O, zobaczcie, mogę robić nie po kolei. I tutaj tak, ukranie torby. Okej, ukranie torby. I to chyba. Wymienię handlarza bronią. Zostałem czas, okej. Ukończ wszystkie dostępne misje w terenie przygotowania. Dobra. Czyli to chyba będzie to. Misja w terenie. Zrobimy to i trzeba będzie później chyba eskortować kogoś tam, jakiegoś agenta, coś tam. Jak to zrobię, to będę mógł za darmo, znaczy no taniej sobie kupić tego Boba, tego Boba. I tego strzelającego super rakietami. Jeśli go zdobędę, wow, to się pochwalę wtedy na PS4, jaki on jest fantastyczny, a myślałem, że pokażę to tylko i wyłącznie na PC-cie, ale na PC-cie ja go już mam. Wiem jak on działa i działa fajnie. Znaczy działał do tej pory fajnie, a jak będzie działał teraz, to nie mam pojęcia. No dobra. Tak, oto zdobyłem sobie chyba zniżkę na Czernoboga. Tak, zobaczcie, mogę go kupić za 1 800 000. Kurde, brakuje mi 400 tysięcy na to, żeby go kupić. Także już niewiele, jak ja to teraz tak szybko zarobię. No nie wiem, może by coś, kurde, sprzedać. Tylko co ja takie. Ja nic nie mam. Nic nie mam do sprzedania. A to jest bardzo ciekawy pojazd i przydałby się na wielu cwaniaczków w GTA, bo naprawdę nie każdy zdaje sobie sprawę, jaką on moc posiada. Chyba, że właśnie został już naprawiony. No, myślę, że w następnym odcinku uda się go już kupić. O, zostały mi dwa pojazdy z wysokiej klasy. No to chyba sobie dzisiaj nie zarobię na ten pojazd, a warto by było go kupić, bo jest właśnie na tej zniżce. No i kiedyś nie będzie na tej zniżce i będzie trzeba wydać na niego 600 złotych, 600 dolarów, 600 tysięcy dolarów więcej, kurde. 600 złotych, tak, chciałbyś 600 złotych, kurde. Ech, no nic. Zmieniamy tu kółka, dostarczę. Sesja jest ogólnie full, więc na bank ktoś nas zaatakuje. Albo przynajmniej będzie próbował. Zobaczymy, co się stanie, no.
No, na szczęście dostarczanie tych samochodów prawie nic nie kosztuje, no bo musimy zapłacić za szkody, jakie wyrządzimy danemu samochodowi, co obniża jego wartość rynkową. Ale to i tak, no, nie jest tak źle z tym dostarczaniem, kurde. Ale 40 tysięcy już poszło, a potem będę musiał chyba robić headhunter, bo już żadnego ładunku nie mam w żadnym magazynie chyba. A może coś mam? Musiałbym zajechać do biura i zobaczyć, czy coś mi tam jeszcze przypadkiem nie zostało do sprzedania. No ale przetestowałem, no właśnie, bo tutaj często można spotkać na PlayStation takich typowych tryhardów, którzy chcą cię dojechać do końca. Na PC-cie możesz się bronić właśnie przed na przykład takim opresorem, albo innym ciężkim do zestrzelenia pojazdem, na przykład snajperką. No, ja sobie dawałem radę zestrzelić opresora snajperką z wybuchową amunicją. I to było bardzo przyjemne, bo na myszce to bez problemu, możesz sobie pyk pyk i jest trafiony, nie ma gościa, nie? A tutaj to jedynie co masz, rakiety, no a snajperką na padzie trafić nawet największe tryhardy mogłyby mieć z tym problem po prostu. Opresor jest mega, mega zwrotnym pojazdem w powietrzu i w dodatku bardzo małym, więc trafić w niego to jest naprawdę. Chyba tylko myszka i klawiatura wchodzi w grę, shit. No dobrze, no całkiem nieźle mi poszło. Nie straciłem dużo wartości rynkowej pojazdu, więc jest dobrze. Chyba będziemy... Gdzie to będzie? Winnica chyba będzie do dostarczenia. A na razie nikt się nami nie interesuje. Szkoda, że za dostarczanie samochodów, jeśli dużo graczy jest w sesji, nie dostajemy żadnego bonusu. No bo za dostarczenie jakiegoś tam ładunku, skrzynek i tak dalej, dostaje się zawsze jakiś tam mały bonusik. Czasami nawet całkiem sporo, tam po 50 tysięcy zależy od ładunku. A tutaj raczej nie, mamy sztywno określoną cenę pojazdów i żadnego bonusu tu nie będzie. A muszę wam przyznać, że bardzo fajnie mi się gra teraz w te misje z hangaru. Mówię, one nie przynoszą jakichś tam ogromnych zysków, ale no fajne są te misje. Podoba mi się, że takie urozmaicenie jest, sobie można robić na sesji dowolnej. I jeszcze mamy te akcje z bunkrem. To działa podobnie jak klub i te wszystkie... Klub motocyklowy i te wszystkie wytwórnie narkotyków, nie narkotyków. No ale wiecie, no, cały czas wam powtarzam, wszystko jest tu tak skonstruowane, że nawet nie wiadomo, ile macie tych wytwórni i różnych obiektów. To wszystko jest tak obliczone, żeby zajęło nam to dużo czasu, zanim my zarobimy pieniądze. Ale tak sobie grając rekreacyjnie, czasami oglądam sobie Netflixa, dostarczam sobie te paczki i całkiem nieźle się bawię przy tym. Powiem wam, że naprawdę jestem w stanie dojść do bardzo ciekawych kwot, powyżej nawet 2 milionów albo i więcej, praktycznie niewielkim nakładem pracy, bo i tak w tym czasie na przykład pożytkuję sobie ten czas słuchając jakiegoś audiobooka albo podcastu takiego rozwojowego, więc myślę, że to nie jest taki do końca czas stracony, jeśli będę sobie grał w tym czasie i jeszcze jakoś pożytkował moje niewykorzystane szare komórki. Tak myślę. No jestem taką koparką bitcoinów w tym momencie. Tak się trochę czuję, no ale dobrze. I tutaj mamy tego Valora, cyk. Bardzo wolne auto, dobrze, że go no i 100 tysięcy, czyli ziomeczek nic nie popsuł, a ja popsułem, ale też niedużo w sumie. Także całkiem spoko. No i kasy mam, no nie mam jakoś super dużo tej kasy. Pokażcie kasę. No mam 1 500 000, no 1,5 miliona mam. No to mi jeszcze nie starczy na tego dziada. Chciałbym go sobie kupić, no bo jest tani teraz. To warto chyba go sobie w niego zainwestować. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa!